No dobra, hejcie siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, tu są na Cebir, a dzisiaj zagramy Need for Speeda Payback. No i kontynuujemy sobie dalej sobie tą misyjkę, co poprzednio. I dobra, drift tu przez 500, kurwa nie, ja przejebię to, nie. Trenuj dalej, Mac. Nic. Poznasz swą rolę w zablokowanym drążku. Wciąż to powtarzasz, ale ja widzę tylko garstkę piratów. Poprzednio, wiecie, kurwa, jak to się skończyło, nie zabijałem tego, no więc... No co miałby to mogło być, już to wyliczone, ale dobra. Ile 9 tysięcy? Potrzebuję 46 tysięcy, tak? Te żetony to chyba dałem te, nie? Kasy pewnie. Albo jakieś punkty, ale nie wiem. Zespół niech lepiej to ogląda. No i już to mam prawie ten cel wyliczony. No dobra, to jest na spokojnie. Ups! Dobra robota! Dobra robota! Ale jazda! Jazda bez trzymanki i rozpierdolone całe byraki. Co? Nie wiem. Jebać to, co powiedziałem. Skup się, Mac, to ty tu rządzisz. To się wyklepie, kurwa. Chyba. Tak, świetnie. Chyba się to wyklepie, nie? Jeśli nie, no to jestem czarny i w dupie jak ołów. No już widzę metę tam, dobra. Jeszcze się rozpierdoli na dzień dobry. Mam to, no, bo 100. Wygrałem ponownie. I to dużą przewagą? Prędko szósteczka. Nie. To jest za dobre to auto na to. To jest za dobre. Więc co dalej? To była nasza ostatnia rozmowa. Żegnaj. Hola, hej, hej, chwila. Co jest? Pracujesz dla Schulera. To szef korporacji, z którymi walczymy. Oszalałeś? Nie. On nam pomaga rozwalić familię. Walczysz z familią? Tak. Wiesz, w przerwach pomiędzy kopaniem waszych tyłków. Rozumiem. Może się spotkamy. Jednak zmienił zdanie, co? Nie znasz ludzi, nie oceniaj, nie? Jak to gadają. Mam wrażenie, że jak bardziej się driftuje, to bardziej się umiejętność driftowania robi. Bo patrzcie, nie mogę driftować, a teraz mogę porwalony driftować. Czyli chyba faktycznie coś jest. Kurwa, LG. No to by tak było, nie? Daleko to jeszcze? Aj, BMK roztupiłem, oczywiście.
Dobra, mamy to. Osiągnij prędkość 210. To już idzie zrobić prędzej. <laughs> 44 000, tak? No właśnie. Ja się całe życie popisuję. Widać, że mi to wychodzi. Jedynie tu się osiągnę. Dobra, ukończone zajebiście. Błynnej prostej tu nie widziałem nigdzie. Fuck, nie tuć się jak auto. Nic nie piłem, żeby nie było, nie? A siadam za kółko. Tak dalej, Mark. Tak dalej, kurde, że... No już to mam osiągnięte, nie? No. Nie odpuszcza! Dobra. Ja w dupie to mam. Mechanik wyklepie. Chyba no. Jest kurwa. Ale ze mnie kozak. Kozak? Koza śnieżna, kurwa, od razu powiedz. Tak, tak, wiem, za chwilę będzie. Skądś, kurwa, tak tyle przeklinać, ty pojebie. Dobra, to przestanę, spróbuję. Nie obiecuję. Ukłon za wodę wyciągu 1 minutę. Okej. Okay. Ciut powęszyłem. Nie wciskasz kitu. Zdaj test, pogadamy. Ale to było cholernie dobre. Proszę. Nie. Chyba już po zawodach. Cóż, chyba czuję, że tak. Zobaczymy, może faktycznie dam radę jeszcze. Jestem dobrej myśli. Jedziesz dalej, stary. Da się wyklepać. No, da się wyklepać, no. Nie, nie dam rady. Tamto za dużo mi zmarnowało. Spróbujmy. To było dobre. Dobre, mówisz. Jeszcze 1 kilometr. Nie, nie zdążę, nie. Nie ma opcji. Albo? Nie. No, nie zdążyłem, no. Może spróbuję z zamkniętymi oczami. Mógł wyjść, ale to kurna. W sumie mógł wyjść, ale kurna, zarąbałem wtedy ten zasyrany, jebany kamień.
Więc jak tu się nie wkurwić i nie powiedzieć tu po ludzku? Jebać to. Takie ładne umiejętności dostaje? Części na to? Wow. Ukończono, a gdzie tu jest? Twoje akta. Nie ma tam brudów poza kartoteką z poprawczaka i krótką odsiadką. Udzielam ci dostępu do drążka. Ocie chuj. Przeskodziłem. Drążeczku. Zachowałeś moje akta? Musiałem się upewnić, że nie jesteś tajniakiem. Tajnym stary. Serio musisz wyluzować. Może później. Teraz pora wracać do miasta. Wkrótce ruszamy w bór. Ej, w tych aktach była historia przeglądarki? A co, Pornohub? Wy tam wy znaleźli? Czy co wy tam by było? Czy za dużo kebabów jesz jak ja? No co, dobre są kebaby. A będę za niedługo robił swoje, więc zobaczymy, jakie to wyjdą. Dobra. Garaże. Bo jest to trzecia kurwa, jest. O kurwa. Jeszcze jeden jeszcze ten odcinek nagrać, zmontować i... Tyle. I rano wstać i go wrzucać na YouTube. Dzisiaj zadamy familii poważny cios. Co tam, Minecraft, złote jabłko? Sprzęt obserwacyjny w mieście. Zadanie? Zniszczyć, zanim go włączą. Zniszczyć? To wymaga szybkości i dużej precyzji. Zaraz. Okej. Okay. Chcę, żebym driftował i rozwalał rzeczy. To moje zadanie. O kurwa, tego nienawidzę. Pamiętaj, wal z całej siły i zwiewaj. Powodzenia, żołnierzu. Ha! Zaczynajmy! Tylko jeszcze muszę to kurwa oczywiście trafiać, nie? To świetny pokaz umiejętności, żołnierzu. Dobrze zacząłeś, Mac. Tak. Dzięki. Trzyma. Staram się jak mogę. Trafiłem? Tak, idzie świetnie. Trafiłem. Świetnie. Dobra. Jakoś to idzie. Delikatnie, ale idzie. No już auta mocne. Cholera, mój błąd. No dobra, to co dalej? Ominąłem coś? Co mi pokazuje, jakby coś ominąłem? Mów, żołnierzu. Driftowanie i bunt. Jak to się łączy? Drift polega na zabawie z kontrolą. To balans między władzą a chaosem. A checkpointu nie zaliczyłem, dobra. Niezła gadka. Coś nawet zrozumiałem. Dobrze, że tu czasu nie mam, bo bym już przejebał pewnie. Jakiś znoczki, kurna, buczekę. Co on powiedzieć tak? A! Czaję demolkę sprzętu familii. Ale dlaczego drift? Materiał werbunkowy. Będzie efektowniej. Okay. Nie da się zaprzeczyć. Aj. Zwycięstwo jest już bardzo blisko. Tak trzymaj. A co to za żeton? 12?
To kasę daje czy co, bo nie wiem. Ale widziałem przy okazji. Twoje imię chyba przejdzie do historii. Brawo, Mark. Dziękuję. Dobra. O kurwa, policja, oczywiście. Cholera, cholera, mamy na karku winiarzy. O kurde, jestem zaskoczony. Czyli w ogóle nie zaskoczony, okej. Tylko tego uczą w szkole policyjnej? Napierdalanka w policji, oczywiście. Ni chuja nie złapiecie mnie, bo jesteście słabi, kurwa i bani. Nero? Uważaj, żołnierzu. Szybko mnie nie wezmą. Nie udało się go zatrzymać, centrala. Ścigamy dalej. Centrala, próbuję go unieszkodliwić. W dupie, kurwa, jestem już szkodliw. Ale Nader, nie potrafimy go dorwać. Za szybki, kurwa, jest. Nie? Dobra, nic nie było? Myślę. Co by zrobiła Jess? Rozwaliłaby gliny i na spokojnie obmyśliłaby plan ucieczki. Właśnie. To jakiś plan. No. Nie, po prostu spierdalać jak na więcej i tyle. Dobrze uniki robić i tyle. Kurwa. Na mapę gdzie popatrzyłem. No wy kurwy jebane. Netwospickie. Nie dorwiecie mnie, bo jesteście pojebani i za słabi. No skurwa. No i dobrze, ślepoki. Dzięki. Wreszcie. Sukę zgubiłem. Pocałujcie mnie w dupę. Dobra. Cztery koła już mam, kurde, na koncie? Hamulec piątka. Nie. No, wrak mam blokowany, nowy. Wrak to sobie poszukał na internecie. By można by potem to poszukać. Ford blokowany jest. Hyundai to jest, czy co to jest? Nie, Honda to kurwa jest, oczywiście. Kolejna Honda. Zadaliśmy dziś poważny cios wrogowi. Gratuluję. Tak. No to wraki, tak? Udowodniłeś przydatność dla ekipy. Twoja walka jest naszą. Kiedy nadejdzie czas, damy ci wsparcie. Miło słyszeć. Bądź świadomy, Mark. Tak. Ty też. Dobra, to teraz policyjne musimy zrobić zadania. A gdzie tu w ogóle pisze? Jest tu w ogóle dziennik jakiś? Tak. Dobra. Misja 40. Światła miasta, tak? To dopiero będzie. Czeka, tu są jakieś postępy całkowicie? Misje. Nie, to jest co innego. To jest 40% misji, tak? No dobra. Okej.
Prawie 11 poziom, kurde. Dobra, zróbmy to jeszcze. Który to jest? 170. No to Audi bieramy. Osiągnij prędkość 210? Oczywiście. Weźcie się tam, kurwa, nie wydzierajcie. Pomyliłaś samochód, panienko. No nie właśnie. Pomyliłam, Jessica Miller. Dawaj gazu, czas ucieka. Czy tam chyba klub Go tam chyba był. Tylko nie jedź najkrótszą drogą, trzeba ich zgubić. Jasne. Nie osiągnę tego tu prędkości, bo jestem jeszcze za słaby, ale tutaj chyba bym można by... No dalej, latka! Nie popędzaj mnie, kurna. Chyba tutaj się powinnoś wykombinować ten... Skąd ten pośpiech? Dobra. Czemu uciekamy? Wszystkie kumpele myślą, że przypudrowuję nosek w łazience, ale wymknęłam się z komórką jednego z poruczników. Znowu familia. Ostatnio jest wszędzie. Szykuje się coś dużego. Wszyscy są podenerwowani od tego napadu na konwój. Kurwa, to tu. No, hej, oczywiście kochana, czasówka. Co słychać, kociaku? Aha. Będę za momencik. Narka Lasencja. To to był. Czemu mi to kurwa nie za... Znajoma? Nie. Czekaj, bo kurwa mi coś nie zaliczyło do chuja pana. Jeszcze raz. Można to pominąć, no te gówno, nie? Czas się zabawić! Jedziemy! Pomyliłaś samochód, panienko. Nie pomyliłam, Jessica Miller. Dawaj gazu, czas ucieka. Czy kiedykolwiek? W pizdusie mówi, a nie. Dawaj, dawaj, ja co kurwa robię? Z buta idę. Super, to się cieszę. Super. Mówiłaś, że szykuje się coś dużego. O co chodziło? Wyścigi to tylko jedna strona biznesu. Familia ma na oku coś większego. Masz na myśli kasyna? I wiele innych rzeczy. To co takiego ma tam? Go powstaje, czy co? Czemu to jest takie chujowe, ten znacznik? Okej, okay. Coś się zjebało. Coś się najwidoczniej zjebało. Nie, nie zjebało. To mnie nawigacja mnie w chuja zabiła. No oczywiście, nawigacja mnie w chuja zabiła. To za suka. Dobrze nam idzie, Miller. Nie puszczaj nogi z gazu. No nie wiem, czy dobrze, bo tamto co popieprzyłem drogę, więc trochę czasu mi zajęło na to, nie? No, próbuję to przegonić w sumie to auto i jest ten dobry ten czas jeszcze nadrobić to. Już mi odliczę, czyli już tak niezbyt dobrze. Jesteś szybka! Mogę zadzwonić, jak będę jechać na lotnisko? Nie. Nie? I patrzcie, coś pojebało, dziewczynko. Dobra, jednak chyba zdążymy jednak, faktycznie. Udało ci się, Miller. Dobra, tam jest meta, jest git. Dobra. Git majonez, Miller! Tylko nie majonez, kurwa. Kto je majonez w tych czasach?
Znaczy słoik majonezu ktoje, nie? Do kanapek trochę majonezu można dać, ale kurwa, nie codziennie wpiadać majonez, halo? Hamur z siódemka, kurwa. Piękna rzecz. O to chodzi. Ale mi to wystarczy jak na razie. Gdzie tym razem? Więc załatwienie tego konwoju dla Vejra to nie był przypadek. Niedługo odezwę się z kimś nowym, Miller. Tymczasem. Już pogadane. Ty, jak idzie z robotą? Wdepnęłam w jakąś szpiegowską awanturę. Szkoda, że nie wiem, co jest grane. Wow, serio? Brzmi fajnie. Może powinna się wycofać. To nie jest bezpieczne. Nie, to lepsze niż włożenie bandytów. Zostanę przy tym. No i kasa się zgadza. A ile? 3000 dostajesz, czy więcej? Gdzieś w sąsiedztwie. Ciekawe, który dom był Taja. Nie wiem. Wysadzony przecież. A ona nie wie chyba. Miller? Hej Jess, tu Ram. Chcę, żeby Mac coś dla mnie odebrał. Fuck. Nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. Ale co odebrać, kurwa? Nie wiem, no. Totalnie jestem pojebany, bo nie wiem. Żyjesz... Czekaj, Jessica? Żyjesz, Jessica? Uwu? To to chyba już faktycznie nie żyje. Nie no, żartuję. Rozpocznij. Miller. Ale auto pojedzone, ja pierdolę. Trzeba odebrać parę moich rzeczy. Sprawdź GPS. Lepiej, żeby nie chodziło o odebranie zakupów. Pod pieska. Wykonaj skok na odległość. A skąd kurwa wezmę ten skok, ale chuj. Kurier. Sporo tych celów. To gdzie najpierw jechać? Dla mnie obojętnie. Byleby... Dla mnie obojętnie, byle żebyś... Dobra. Pamiętam to, kuziwa. Oczywiście. Masz coś dla mnie? 500 plus. Trzeba się wziąć za resztę. A no. Co to? Jakieś nagranie audio? Może odsłucham. Zgarnęliśmy sporo kasy na ostatnim wyścigu. To powinno uspokoić tych, którzy się przejęli fabrykiem Taylora Morgana. Dobrze, powinniśmy wreszcie rozwinąć skrzydła. Co na to pozostałe linki? To Lina Navarro. Mamy kompanię ryzykalną grup 1%, ale ten od srebrnej szóstki nie chce nas widzieć. Podpal samochód ich szefa. O kurwa. Navarro ustawia coraz więcej wyścigów, a do tego zaczyna działać poza miastem. Dobra. Ładną mamy pogodę, co? Czas Zajebistą. Znaleźć następny cel. Zajebista ta pogoda, co ty mówisz? Była ładna, a potem zaczął kurwa jebać deszcz, no to co, się już pojebało deszczem, nie? To już chujowa pogoda się zbiła.
Dobra. Po prostu już mi to daj. Gotowe, jadę dalej. Myślę na jedno. Przykro mi. Szef dzisiaj nie przyjmuje. Daruj sobie, dobra? Kolekcjoner na mnie czeka. Czy to Ramirez? Plany się zmieniły. Jest z kimś ważnym. Kimś? Kim? Z VIP-em z zagranicy. Sorry, tylko tyle wiem. Przyjebałem zjazd. Jak zawsze, kurwa. Serio? Takie chujowe auta od kurwa są kurierami, serio. Nie jesteście zbyt gadatliwi, co? Nein. Mam, to już ostatnie. Tam skok. Ale ładnie, i tak 13 koła dostać, więc... Siódme! Ja chyba faktycznie, kurwa, se auto stuninguje za chwilę, jakieś fajne, zajebiste, mocne. I się, kurwa, skończy. Mamy misję fabularną. Miller, okay. Masz te nagrania? Mam to. Dobrze, musimy się spotkać. Ciekawe, co muszę nas tu czeka. Muszę odsłuchać ostatnie nagranie, zanim je oddam. Jesteś pewien, że to on? Widziałam, jak płonie jego garaż. Myślałam, że domyślił się, o co chodzi. Na pewno on. Morgan wygrał pojedynki z laskami z cmentarnej załogi. A to chyba się teraz dowiedzimy, że Lina nas wysadziła chatę. Jasna cholera. Morgan składa ekipę pod golicę. Jestem tego pewna. Co robimy? Ja dam wam znać. Zatrzymam to. Przyda się, gdy trzeba będzie rozbawić chłopaków. 32 minuty, damy radę jeszcze tę misję wykonać, więc spoko. Tylko co tu będzie? Się dowiemy. O, lepsze auto. Cześć Ramirez, trzymaj te nagrania. Jogger. Ilu gliniarzy musiałaś załatwić, żeby je dostać? Żadnego. Bardzo się zawiodłam. Na razie, Miller. Tylko tyle? No nie, to nie jest fabularna. Jeszcze mamy dwie do wykonania. Ej! Się zawiodłem. Miller? Wykonałaś ostatnio dobrą robotę. Gotowa na więcej? Najpierw tak. Odpowiedz na parę pytań. Jest tylko jedno ważne pytanie. Jakie? Czy chcesz obalić familię? Oj, tak. Jeszcze jedno zadanie. Spotkamy się. Wysyłam info. Mam szybkie hakowanko, wiesz, że cię szybko słyszę. Takie wybiły jaja. No. Dobra, zajebiście. A, to tędy się powinno jechać, a ja kurwa oczywiście dołem jechałem. Hehe, okej. Okay. I bywa i tak. Dobra, tu to było. Rozpocznij. Siamango. Zabierz mnie... O nie, powtórka z rozrywki. Nie możesz się powstrzymać? Gdzie jedziemy? Rift, terminal VIP-owski i... Wiem, pośpiesz się. Będą kłopoty? No, zadzwoniła do ciebie. Czyli tak. Już policja, oczywiście. Już. Chodź. Sporo samochodów. Kogo tym razem wkurzyłeś? Szukałem informacji o wozie, który wykradła twoja ekipa. I chyba trafiłem na coś ważnego. O, proszę. Co ty do diabła wyprawiasz? Nie krzycz. Mówi Ramirez. W drodze na lotnisko. Dobrze. November poinstruuje cię w locie. Ma też paszporty i plany lotu. Miller, masz w rękach życie Ramireza. Życie? Okej. Okay. Jezu, ludziska! Ludzie, ta Navarro to ona jest pojebana, naprawdę.
Nie wiem, na lotnisku dostanę bilet dokądś. Obyś poleciał w ciepłe miejsce. Z moim szczęściem wyląduję w Szwecji. Tylko na to was stać? Pozwoliłem o 2-3-1 tylko. To był spacerek. Ha! Co za widok. Już prawie, przygotuj się. Dobra, jestem gotów. Zajebiście. Policja czy zaś Navarro? Navarro, oczywiście. Hej, Miller, kiedy wrócę, może jakiś drink? Jak... Nie kończ tego zdania. Dobra. Tak czy siak by mnie gonili, dobra. Świetnie. Najpierw zbir familii, teraz gliny. Naprawdę robi się coraz lepiej. No, policja to są słabe uszy, nie? Jestem poszukiwana żywa lub martwa, czy co? Nie, może być tak. No kurwa, weź się ogarnij. Co mi zrobicie? No skurwysyna. Daj będzie miał ubaw, kiedy się o tym dowie. No kurwa. Błagam was. Ja pierdolę. Rozpocznij ponownie. Nie. A mnie wkurwiły te suki. Jeszcze raz. Pojebani. Z głupości, kokain. Możesz dostać na dokładkę. Ty mnie chyba zatrzymali, nie? Jest tu się... Tu się zdalę, więc jest git. O kurwa, na warku poszło się jebać. Może chcesz jeszcze? Dobra. 5 kilometrów, tak? Pierdolone auto. Kurde, to musiało boleć. Blokady. Potańczmy sobie, chłopcy! Chcecie na ostro, co? No kurwa! Odpierdolcie się mnie. Tak kurwa nienawidzę z policji, kurwa, w Need for Speedzie, że ja pierdolę od dziś. No kurwa mać. Aby im nie naprawili, bo mnie kurwa chuj strzeli. No kurwa. Ogarnijcie te dupy, a nie wkurwiajcie ludzi. Nie no, to naprawdę chyba zakończę sobie ten odcinek, nie? Miller. No nie odezwałaś się w sprawie Tinka. Masz rację, nie zrobiłam. Miller, słuchaj. Sprzęt z Koenigseggu, który przechwyciliście, należy do dostawcy sprzętu wojskowego z Azji Wschodniej. Wojskowego? To coś większego niż Fortune Valley. Uważajcie. Nie mam w zwyczaju omijać problemów. Za bardzo lubię się z nich wygrzebywać. Wiem. Rób swoje pieniądze. To wszystko, co potrafisz? Dobra, policja, papa.
Zapłacisz mi za to! Jeden Lincoln 30, możesz podać aktualne położenie? Widzimy na zachód przez I-34 Ember Valley Parkway. Okej, przyjęłam Lincoln 30. Centrala, przeżyliśmy ścigany pojazd. Ostatnie uderzenie. Weźcie się ogarnijcie, weźcie mnie przepuśćcie. Centrala, mieliśmy właśnie sterzenie ze ściganym. Jedziemy na zakup, przez tunel West Silver Rock. Dobra, przyjęłam. Wreszcie. Na razie, frajerzy. To była najgorsza, kurwa, ucieczka, jaką w życiu miałem. Na to spicie. Naprawdę. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie się, z wami żegnam, do kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.